Materiały do dokumentu zbierały panie aż 3 lata, przy czym kluczowej dla filmu Spowiedzi Maleszki wysłuchały w 2005 roku. Co w takim razie zajęło paniom najwięcej czasu? No przy takiej historii to trzeba być naprawdę pewnym tego, co się mówi, bo jest to przede wszystkim dokument, czyli każde zdanie, które w filmie pada, ma jakieś potwierdzenie albo w aktach, w związku z tym tych akt trzeba było niezliczoną ilość przekopać, teczki ze śledztwa z 1977 roku, niektóre materiały z śledztw w latach 90. prowadzone, archiwa IPN-u, gdzie dziesiątki osób po prostu, dziesiątki takich nitek prowadzących jedno do drugiego, tam się czekało. No my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej pracy, którą panie wykonały. No i samego filmu, to trzeba powiedzieć. Około 50 osób. Nagrałyśmy około prawie 50 osób. Właśnie, zebrały panie ponad 200 godzin nagrań. Wiele wątków z pewnością musiało zostać odrzuconych. Czy teraz, patrząc na to z perspektywy czasu, w filmie brakuje paniom jakiegoś wątku? Czegoś panie nie poruszyły, a chciały panie to poruszyć właśnie? No tak. Żałujemy, że, chociaż to może zabrzmieć jakoś tak małostkowo, ale żałujemy, że nie zmieścił się w filmie jeden z funkcjonariuszy SB, bardzo agresywny, który był zasłużony w tym, że bardzo umiejętnie bił swoje ofiary. To był Edward Wróbel i on się znajdzie na pewno w jednym z odcinków serialu, który planujemy zrobić. Ale tam, ale jeszcze a propos, takie, jeśli chodzi o jakieś poważniejsze takie wątki, no to oczywiście ta historia jest niezakończona i w tej chwili jest wznowione śledztwo prokuratorskie. Prowadzi to prokurator Kunert i mamy nadzieję, że będziemy mogły jeszcze wątek dodać, jeden, w którym będzie ujawnione, kto wydał rozkaz. No właśnie, bo ostatnie zdanie w pań filmie to wypowiedziane przez byłego funkcjonariusza SB, to bardzo dobre pytanie. I czy to nie jest tak, że to jest dobre podsumowanie całego tego dokumentu? Bo pytanie o śmierć Pyjasa, choć faktycznie bardzo dobre, wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Czy może się mylę? Czy czekamy wciąż? To pytanie trzeba stawiać i mamy nadzieję, że w końcu znajdzie się na nie odpowiedź i to będzie koniec filmu. Czekamy z niecierpliwością. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.